środowy poranek 20 listopada w publicznym przedszkolu nr 2 w Kozienicach odbyła się akcja pod hasłem Potęga Przedszkolaka, realizowana w ramach programu grantowego Potęga Pomocy przez Fundację Enea. Panie opiekunki na czele z panią dyrektor z przedszkola nr 2 w Kozienicach wyszły z świetną inicjatywą skierowaną, dedykowaną do trzylatków, czyli tych najmłodszych naszych dzieciaków, ale również uczestników ruchu drogowego i życia publicznego, żeby ich zapoznać. Są z nami policjanci, strażacy, ratownicy przedmedyczni z liceum ogólnokształcącego. Będziemy dzieciaki uczyć, jak być bezpiecznym w życiu publicznym, na drodze i w różnych innych sytuacjach życiowych. Spotkanie odbyło się pod hasłem Potęga Przedszkolaka z Eneą. Od małego uczymy się zachowania bezpiecznego. Maluchy z przedszkola nr 2 oraz zaproszeni goście z przedszkola nr 3 wraz z panią dyrektor Joanną Kalbarczyk wzięli udział w ciekawej lekcji o bezpieczeństwie. Rozpoczęli ją policjanci, którzy w przystępny sposób przedstawili najważniejsze zasady zachowania na drodze. Przedstawiciel straży opowiedział o pracy strażaka. Zaprezentował też strój, jaki zakładają oni do akcji. Natomiast o tym, jak udzielać pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, opowiedziały przedstawicielki grupy medycznej z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Po każdej prelekcji sprawdzana była wiedza maluchów. Okazało się, że najmłodsi znakomicie znają zasady bezpieczeństwa. Prawidłowo odpowiadali na zadawane pytania, świetnie radzili sobie też z zadaniami praktycznymi, układali puzzle, wskazywali na rysunkach prawidłowe zachowania, czy pomagali w pakowaniu plecaków policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Całość poprowadziła pani Katarzyna Stępień z przedszkola nr 2. Tego typu akcja była pierwszą realizowaną na terenie Kozienic. Cały czas zapraszam do zgłaszania właśnie ciekawych inicjatyw, bo to ktoś z naszej lokalnej społeczności, właśnie czy przedszkole, czy szkoła, czy jakaś inna placówka edukacyjna, czy jakaś instytucja, jeśli wyjdą z ciekawą inicjatywą, piszemy wspólnie program, zgłaszamy do Fundacji Enea w ramach programu Potęga Pomocy i liczymy na wygraną. Oczywiście nie jest powiedziane, że każdy projekt wygrywa, ale też nie ma takiej klauzuli, że raz tylko można jeden projekt zgłosić. Także można próbować wielokrotnie. W trakcie spotkania nie mogło też zabraknąć podziękowań od dyrektor placówki Lucyny Mańkowskiej, skierowanych do wolontariuszy z Enei Wytwarzanie oraz do wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie, czyli policji, straży i grupy medycznej z pierwszego LO.